One Man Show. Witam u siebie w domu, w poniedziałek rano, czyli wiadomo, tego nie lubimy, a nie lubimy jeszcze tym bardziej tego akurat poniedziałku, bo jest czuć w powietrzu jesień, a jak jesień się zbliża, to tak, uaktywniają się albo wariaci, albo żołądkowcy. No, ja wariatem troszkę jestem, ale troszkę tylko, na pewno żołądkowcem, to ma związek z tym, że więcej, to się nie śmiejcie, więcej się wydziela kwasów żołądkowych, w związku z czym ludzie są bardziej złośliwi, bardziej jacyś tacy rozedrgani, więcej żółci, wszyscy ci żółciennicy, co przeżywają. No to właśnie, to jest ten najgorszy okres, także jak będę nieprzyjemny, aczkolwiek nie dzisiaj wcale, ale jak będę nieprzyjemny, to pamiętajcie, że to wszystko w gwiazdach jest, a nie dlatego, że po prostu coś mi do łba strzeliło. Aczkolwiek na naszej zielonej wyspie żyje się całkiem fajnie. Znaczy fajnie, to oczywiście jak zwykle przewrotnie mówię, mianowicie tak. Biorę tylko pierwszą stronę Superaka. Teraz chwila powagi. Figurski walczy o życie w szpitalu, pękł mu tętniak i tak dalej, w ciężkim stanie trafił na stół. Ja akurat tego Michała bardzo lubię, bo Michał to chyba jeden z najbardziej takich ostrych gości w komentarzach, takich trochę muzycznych, trochę politycznych, trochę społecznych. I ja pamiętam, go tyle razy wywalali z różnych redakcji prawie co mnie. Na przykład jak kiedyś z wojewódzkim, przepraszam, dokazywali, żartowali z jakiegoś gościa o ciemniejszym kolorze skóry, to jeszcze do dzisiaj chyba nad nimi jakiś wyrok ciąży i tak dalej, i tak dalej. No i brali, tak ciągali tego chłopaka, ciągali, jeszcze będą ciągać, mam nadzieję, że on wyjdzie zdrowy ze szpitala, ciągali tego chłopaka, a teraz piszą w gazecie, że on prowadził taki trochę nierówny, nieregularny tryb życia. No jak mógł prowadzić regularny, jak ciągle ktoś od niego czegoś chciał, ciągle o coś miał pretensje. Ja akurat idealnie się mogę wczuć w nastrój takiego gościa, który sobie myśli, a tam bujajcie się, wy się wszyscy bujajcie. No ale będę trzymał kciuki za Michała, bo to z tętniakiem naprawdę żartów nie ma. To wiecie, płynie krew, jak płynie krew i nagle przestaje płynąć, to organizm trochę tak jakby nie dostawał pożywienia. Ale dobra, tak żebyśmy dalej byli na tej zielonej wyspie i dalej na pierwszej stronie. Znany reżyser filmowy powiesił się na festiwalu w Gdyni. Słuchajcie, jeżeli młody, podobno zdolny, jego zresztą film startował na tym, w tym festiwalu. Tych nakręcił trochę już, jak nakręcił trochę, znaczy, że dostawał na to pieniądze. 4 miesiące temu się ożenił i pach, i się wziął i powiesił. No widocznie na tej zielonej wyspie nie jest wcale tak łatwo, jak to chciałoby się tym mediom, ale nie Superakowi akurat, ale tym mediom, które rysują wszystko w takich różowych, o właśnie, różowych kolorach. Ja to nie wiem, czy to jest różowe, czy nie różowe, ale ten, byłem w sobotę na weselu, to chłopaki mnie nie atakowali, ale jedna mutka mnie atakowała, także tego. Widocznie geje są w pożądaniu, bo to taki jest i czysty, i mieszkanie posprząta, prawda? I tego. Dobra, słuchajcie. Więc jeszcze dalej, Konrad wziął ślub w barze. Konrad 65 lat i ożenił się z Tosią 27. I zrobił wesele w swojej knajpie, znaczy w barze, w którym sprzedaje wino. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś poznałem Konrada, Marka Konrada, i żeby był ciekawy, była to impreza futbolowa w takiej miejscowości Holandia pod Poznaniem, gdzie Marek przyjechał promować, lansować swoje wino. No i nagle się okazało, wszyscy gdzieś pospieprzali, bo to w Polsce są tacy ukryci alkoholicy. Mianowicie piją, ale do poduszki, jak zamkną pokój na klucz, tak, żeby nikt nie widział. Tylko pan Paweł chodzi normalnie, robi to, co chce. No i, znaczy nie tylko, ale pan Paweł robi to, co chce. No i zasiadłem z tym Markiem Konradem do stołu, mimo że nie lubię wina, nie przepadam, może to jest inne określenie, dlatego, żeby mu nie było głupio, że przyjechał z winami z Warszawy, gdzieś pod Poznań, robić promocję, bo to wszystko przecież praca jego, nie tylko te reklamy głupawe w tym, no już nie będę mówił gdzie. Więc zasiadłem z nim do stołu. Okazał się kapitalnym kompanem, ale dlaczego o tym mówię? Bo przecież co to ma wspólnego ze sportem? Otóż
Rozmawiamy o winach. Ja, że nie lubię głównie francuskich, bo niesmaczne i to się to wam to. A on mówi, wie pan, czy wiesz, być może żeśmy przeszli na ty. Wiesz, ja też jak zacząłem się interesować winami i przechodziłem te różne kursy, szkolenia, to tamto, siamto, to też doszedłem do tego wniosku, że te francuskie mega przereklamowane. I zacząłem szukać po świecie jakichś innych smaków. Już były popularne chilijskie, bo bym spalił. Chilijskie, kalifornijskie, ale pomyślałem sobie, że pojadę tam, gdzie najlepszy futbol. I poleciałem do Brazylii i do Argentyny. Boże, jakie pyszności. Właśnie brazylijskie i argentyńskie, bo tak doszedłem do wniosku, że tam jest ciepło, to i muszą mieć winogrona. No i tak się okazało, odkryłem całkiem nowe szczepy i wziąłem to trochę ze sobą na spróbowanie. I dawaj, jak zaczęliśmy to łoić, no po prostu bajka. Także nie wiem, jak ta Tosia wytrzyma, bo Marek lubi wtłoczyć, naprawdę, ale robi to ze smakiem, z nastem i z takich wielkoochnych kieliszków. Nie tam jakieś tycie, nie takie tego mnium, tylko po prostu bania. Fajnie, dobra, słuchajcie, tu cały czas dyskusji, wiecie, o tych uchodźcach i tak dalej, akurat widziałem wczoraj, że na stadionach wszystkich były napisy kibicowskie stop islamizacji. Ja myślę, to jest dla mnie, dla was rada, ja będę ją powtarzał w ciągu najbliższego miesiąca, żebyście wypisali nie na transparentach, co myślicie, tylko na kartkach wyborczych, bo to jest o wiele prostsze i skuteczniejsze. Pamiętajcie, nie na transparentach, tylko kartki wyborcze. Jak chcecie tej gości, to głosujcie wiadomo na kogo, a jak nie chcecie, to wiadomo na kogo. To jest taki klasyczny przekaz, że już bardziej czystego, klasycznego nie trzeba. Jednocześnie są zgodne podobno z tym, co demokracja oznacza. No dobra, słuchajcie. Jest natomiast kapitalny tekst Marka Króla na temat, i to muszę powiedzieć, najfajniejszy polityczny. Mianowicie, muszę zacytować. Jakiś czas temu darto łacha z nastolatki, która na Facebooku zaprosiła znajomych na imprezę do domu. O oznaczonej godzinie ponad 2000 osób pojawiło się przed wejściem do jej domu. W przeciętnym domostwie nie ma zastawy na taką liczbę gości, chyba że ktoś mieszka na Stadionie Narodowym lub w Bundestagu. I właśnie kanclerz Angela Merkel postąpiła identycznie jak facebookowiczka. Zaprosiła do Niemiec 800 tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu, co potwierdzała w kilku wystąpieniach. Kiedy do Bawarii dotarło ponad 160 tysięcy tzw. uchodźców, zalewając Monachium tuż przed Oktoberfest, Niemcy dostały gorączki. I choć to była ledwo 1/4 spośród 800 tysięcy, które chciała przyjąć Merkel, Niemcy okazały się nieprzygotowane. Różnica między pozbawioną wyobraźni facebookowiczką a nieodpowiedzialną kanclerz Niemiec jest taka, że nastolatka, widząc gości, przeprosiła ich za nieporozumienie i pożegnała. Choć mogła postąpić jak Merkel i zacząć zmuszać sąsiadów, by ich przyjęli zamiast niej. No i tak dalej, i tak dalej. Lubię inteligentne porównania i muszę powiedzieć, że mnie by do głowy nie przyszło skojarzenie tej facebookowiczki, tej dziewczynki. Zresztą ją też skazano, bo była to, słuchajcie, ponieważ przyszło do niej 2000, to też mam związek ze sportem, przyszło do niej 2000 na imprezę i się bawili na jakichś łąkach pod domem, to już to była impreza masowa, bo impreza niemasowa jest do 999 osób. A jak jest szyte, jak wiejskie wesele, powiedzmy, do 1000, nie trzeba zgłaszać, pozwolenia uzyskiwać. Natomiast jak już jest masowa, to trzeba. No, ciekawe, czy nasz rząd wystąpi o zgodę na imprezę masową, jak będziemy gości mieli. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo jest ciekawie. Na przykład takie coś, nie wolno uprawiać seksu. Taka tu dziewczynka robi taki dosiad, nie? I robi dosiad jakiemuś gościowi o wyglądzie trochę takim mało męskim. No i wyobraźcie sobie, patrzę, bo to chodzi o to, że teraz seksu nie wolno prawie, czyli sportu tak zwanego. A patrzę, a to jest Anitka nasza, a to jest nasza Anitka, czyli dawna dziewczyna tego Szpilki, Skorupskiego i jeszcze tam paru, o jednego z Legii też
jeszcze tam jednego takiego, co znam dobrze, i ten. I tak proszę, jak to ta dziewczyna, jak ona zarabia, pokazując piękne ciałko. Nie wiem tylko, jak ona ten seks chce uprawiać w majtkach i w staniku, bo akurat ten dosiad tak jakoś kompletnie taki zakryty. No ja nie wiem, na co tam seks. W książkach czytałem to seks, jak czytałem, to się uprawia bez majtek, ale... I no przede wszystkim, bo w staniku można od biedy. Zwłaszcza jak kobiety mają tak zwane sutki wklęsłe. Słuchajcie, dobra, tu jest imprezka u Kondrata, się bawią w tej kawiarni, restauracji. Kondrat przyszedł na ślub w dresie, jak przystało. No chciał się odmłodzić, dziadek trochę. I tego, panna młoda. O, przyszedł tym Stanisław, czyli z Misia, ale pojawił się też, słuchajcie, Jerzy Urban z żoną Daniszewską. Pamiętam ją ze Stypy u Atlasa, Daniszewską. Wielu naszych kolegów niestety udawało, że zapomnieli wziąć pieniędzy ze sobą, a to była Stypa składkowa. No i zrobiła się taka, mówiąc szczerze, kichowata w pewnym momencie atmosfera. No i pan Paweł, mimo że obszedł salę 3 razy z kapeluszem, to wciąż brakowało tam z tysiaka czy dwóch. No i wówczas właśnie Gosia Daniszewska, moja zresztą koleżanka, mówi: a ja to nie lubię dziadostwa, wyjęła tego dwójaka, dopłaciła i żeśmy zadowoleni poszli, ale to takie niepłacenie, żarcie picie, a niepłacenie to czasami niestety jest przykre, jak się wcześniej uprzedziło. Wszystko to ma związek, pamiętajcie, ze sportem i z zabawami. Dobra, nie będę udawał, teraz grają siatkarze ze Stanami Zjednoczonymi. Nie będę udawał, że jednocześnie to oglądam i za chwilę wam powiem wynik. Natomiast co do siatkarzy, to jest kapitalna rzecz, bo jest ich rozpiska gry, więc jest tak, poniedziałek jeden mecz, zaraz kiknie, uwaga. Ja już wam kiedyś mówiłem, że w prawdziwej telewizji też się kicha, bo wtedy wyłączają dźwięk, a obraz puszczają na inną osobę. Także wszystko to jest to samo. Także nie myślcie sobie, że o, w tym chowaniu to tak, zawsze tak elegancko, tu mówi Grzegorz Kajganowicz, a ja jakiś taki niechluj, nie wiadomo o co chodzi. Dobra. Jak komuś się chce kichnąć, to kichnie. Słuchajcie, zwłaszcza, że na pogodę podobno. Mówiłem o tych siatkarzach, więc oni, to dla mnie szok zupełny, bo oni tak, poniedziałek jeden mecz, czyli ze Stanami, wtorek mecz drugi, środa mecz trzeci. 3 dni pod rząd grają i nikt nic nie mówi, że to jest za ciężkie, za trudne i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak już tak się śmiałem, ekstraklasa jest, ale ekstraklasy zabrakło. Super Express ma takie coś miłego, kąsek taki, bo opisał, ile zarabiali szefowie ekstraklasy, tylko przyjmijmy, jaka była motywacja dziennikarzy, że ekstraklasa strasznie mało daje klubom, nie ma sponsora tytularnego, natomiast na pensję dla swoich dyrektorów miała kupę kasy i podała gazeta dokumenty, że ten pan Biszow, ten poprzedni, i pan Animucki, jego zastępca, zarobili w ciągu roku ponad milion złotych, a średnia płaca w spółce, czyli tam no, ze 30 osób pracowało, pewnie pracuje dalej, po 12 tysięcy miesięcznie. No i oczywiście tutaj pan Wandzel z Legii tam strasznie pisze, że ten redaktor Koźmiński to się na niczym nie zna, nawet nie zapytał, nie to, nie siamto, aby dostał informację, no na co redaktor Koźmiński pisze, że właśnie zapytał i dostał pisemnie, że nie dostanie informacji, no czyli po prostu ugarstwo do tego wszystkiego. No i do czego my tu zmierzamy, że Ekstraklasa S.A. to jest takie państwo w państwie, czyli sobie płaci, a tym, dla których zostało powołane, stworzone, żeby im trochę tych pieniędzy uchylić, to jakby mniej, tak? No to jest wieczny, taki odwieczny spór moralny wobec każdego z nas, nie? Czy podnieść pensję trochę gosposi, czy jednak obciąć jeszcze. No polski kapitalizm polega na tym, że ludziom się obcina. Na razie jeszcze nie głowy, ale kto wie. No
Słuchajcie, jest każdy marzy na zdjęciu roześmiany Andrzej Plaszyński, to mam okazję, bo jeszcze wcześniej nie miałem, ale też go spotkałem na jakiejś imprezie, wyobraźcie sobie, i z młodą śliczną dziewczyną, coś tak w stylu Marek Kondrat i ten, i no i to okazuje się Big Love i ten, i dziedziuś się urodził, proszę, dziedziuś się urodził, więc wszystkiego najlepszego, młody tato, jak to wspomniane, Janek Adlas mówił zawsze, że on by nie chciał tak w późnym wieku mieć dziecka, a pytany dlaczego, mówi, no bo wiesz Paweł, na maturę to bym tak musiał jechać, nie? No i co ja wam będę mówił, wykrakał, lecimy dalej tym sportem. Zaczarowany ołówek dał awans. Słuchajcie, oglądałem wczoraj końcówkę trzeciego seta tego meczu przysiężnego. W tym czasie darowałem sobie przerwę w meczu Ruch Legia i 15 minut drugiej połowy. No i ten przysiężny to wygląda w ogóle nie jak tenisista, nie jak sportowiec, ale jest taki zwarty, nabity, silny. I ktoś mówił o nim wczoraj, chyba ten kapitan drużyny, że to jest taki polski mały Federer. I rzeczywiście on trochę, gdyby nie te Federer, trochę przystojniejszy. Jak to Szwajcar, ale ten Szwajcar szwajcarski. Więc naprawdę patrzyło się na to kapitalnie. No szkoda tylko, że ten gościu, co zawsze doping tam prowadził, to on akurat został zdyskwalifikowany i Związek Tenisa go wyrzucił z pracy. Został zdyskwalifikowany za ustawianie meczów tenisowych, ale to sprzed lat chyba 10 czy 8. No i tak dalej, i tak dalej. No ale jest chłopakiem tej Uli Radwańskiej, to nie zginie. Dobra, Lech Poznań na dnie, ja bym powiedział na dnie tabeli, bo tak całkiem, jak patrzyłem, jak oni wybiegali na Jagiellonie wczoraj, to słuchajcie, bo no bo mecz tenisowy już się skończył, to jak wybiegali na Jagiellonie, to Lech całkiem niezły skład. Proszę, Bulicz, Kędziora, Rejuri, Kamiński, Douglas, Dudka, Linetty, Lovrencic, Formela, niby tam Jeftić, Kurbiela, Sedarwian, Pawłowski, Kownacki. No więc taki skład, którym zdobywany mistrzostwo Polski, więc mówiąc szczerze, jeżeli nie pomylili jakiś witamin, to znaczy zamiast na gaz, to na hamulec, jeżeli nie pomyli jakiś witamin, to jest to rzeczywiście niewytłumaczalne, ale w futbolu się zdarza. Ja tylko przypomnę, że takie drużyny spadały ze swoich lig, jak Bayern Monachium, jak Manchester United. W Polsce wydawało się niemożliwe, ale spadła Wisła Kraków, spadł Górnik Zabrze, spadł Widzew Łódź. A przecież wcześniej te zespoły też miały tytuły mistrzowskie, nawet nie pojedyncze. No i jeszcze co mogę powiedzieć, a dla odmiany Ruch Chorzów zdobywał mistrzostwo jako Beniaminek, absolutnie drugoligowy zespół, na który nikt nie stawiał, prawda? Także ten. Podobno tylko dlatego zdobyli to mistrzostwo, bo im kierownik drużyny obiecał po Magnetowidzie. No to takie to były czasy, że Magnetowid był największym skarbem i w ogóle rodzina jak dostawała Magnetowid, to najpierw kombinowała, żeby mieć przynajmniej ze dwa własne pornosy. No i rodzina siadała przed ekranem telewizora, już wówczas kolorowe, wchodziły produkcji tureckiej, Beko i klepała te pornosy, aż już nic nie było widać, kto jest facetem, kto babą, ale tego. Ale no to już takie multikulti się zaczynało. No i rodzina dostawała wypieków, a dzieciaki oglądały, jak starzy szli do pracy, no bo jeszcze wtedy była praca. Także ten, dobra, więc Lech Poznań, nie, zapomnieli tam widocznie te witaminy, ale miejmy nadzieję, że przyjdzie walec i wyrówna, czyli zima przyjdzie, wszystko się odwróci. Piąty ligowy mecz rzędu przegrany, to nie jest jeszcze powód do tego harakiri. Słuchajcie, piłkarz Tomilu, bardzo fajny, pokazał gest Kozakiewicza i wyleciał z boiska, a pokazał tego wała tak zwanego, pokazał wała, bo akurat dostał karnego i za faulu na nim strzelił, bo akurat to był zwycięski gol z Tomilu. No i tak z radości pokazał wała bramkarzowi, o tak, nie, że tyle żeś wyjął, nie, i ten. No i cóż zrobić, został ukarany za radość. Słuchajcie, Tevez, ty bandyto, jest coś takiego, że Tevez łamie nogę gościowi, Hiszpanowi. Muszę to pokazać Karolowi, żeby wiedział, jaka jest różnica między Tevezem a Kryształowym Karolem.
Karol Kryształowy dostaje piłką w głowę i 3 tygodnie jest chory, nie? Wczoraj wyglądał, jakby dalej był chory. Natomiast Tevez to po prostu rąbie tak, że wióry lecą, bo to nie pierwszy raz w jego karierze coś takiego się dzieje. Słuchajcie, godne minimum 12 zł za godzinę. Ja nie wiem, jak można żyć za 12 zł za godzinę. Powiedzmy, że gdybym ja zarabiał 12 zł za godzinę, pracował 8 godzin dziennie, to mam 80, to mam 100 zł brutto, powiedzmy, że pracuję 25 dni, to mam 2500. Karol, jak się żyje za 2500? Fenomenalnie. Jak? Fenomenalnie. Fenomenalnie, ale ile dzieci można wtedy mieć? Żadnych. O właśnie, no Karol, kapitalną tam odpowiedź. Żyje się fenomenalnie, ale nie można założyć rodziny. No więc to właśnie a propos tego godnego minimum, nie? Ja wam go chcę mówić, bo ja jeszcze na tę chwilę, która mi została, to chcę wam tłumaczyć, że aspiracje muszą być dużo, dużo większe. Czyli normalne muszą być po prostu. Nie zapomnę, jak ten kiedyś redaktor naczelny w Piłce Nożnej, trochę gorzej szło nam ze sprzedażą, możliwe, że akurat kadra trochę słabiej i tak dalej. No i zwołał wszystkich do jednego pokoju, mówi: panowie, potrzebuję teraz szybko jakieś dobre pomysły. A na to Darek Górski, syn Kazia, fotoreporter nasz świetny, mówi: panie redaktorze, ale za pomysły to się płaci. No i to po kapitale wszyscy ryknęliśmy śmiechem, bo oczywiście to było tak. My dawaliśmy pomysły, a on sobie wypłacał pensję, nie? Takie to czas. I słuchajcie, bardzo ładny. Wyborcza często jest najciekawsza, ale dzisiaj jest beznadziejna. Mówię o sporcie. Ale jest za to fajny taki ten śródtytulik o tym meczu wygranym w Pucharze Davisa. Oczywiście ja wam krótko powiem, żeśmy weszli do grupy światowej, w której jest pełno drużyn, nawet nie wiem, czy nie 20. Więc to jest taka grupa wszechświatowa. No i ten. I każdy z tych rywali jest od nas silniejszy, więc to się tak nie ma też za bardzo czym ekscytować, poza tym, że to po 30 chyba 4 latach nam się udało. Najbardziej fajne jest to, że tym chłopcom chce się grać. Taki Janowicz, ja widziałem, jak on, to jest dziwne, jak on śmiesznie w tych okularach wygląda, jak uczeń taki trochę, prymus. Jak oni wszyscy, Matkowski, przecież to są goście zarobieni już w dolarach grubo, a jak oni w takim Pucharze Davisa szaleją, jak oni biegają z biało-czerwonymi flagami, jak ta publika wrzeszczy, że jest w nim właśnie, ja mówię, sport to jest najlepsza lekcja patriotyzmu i wychowania, najlepsza. Ja, kto wie, czy w dzisiejszych czasach już nie ostatnia, nie jedyna. Oczywiście pomijam kosmopolitów z Barcelony. W każdym razie pięknie się na to wszystko patrzyło i teraz ten Michał Przysiężny, który no musiał poprawić, że tak powiem, po poraz Janowicza, czyli no inaczej by była klapa. No i mówi ten Michał tak. Powiedziałem sobie przed meczem jeszcze. Milion meczów przegrałem, ale tego nie przegram. Milion meczów przegrałem, patrzcie, bo to Michał to jest z tych tenisistów, którzy całe życie odbijali, starali się, no próbowali i tak dalej, a niestety zawsze no gdzieś te Wimbledony były nie dla niego, nawet nie pierwsze rundy. I wreszcie zrobił coś takiego, że cała to przesadziłbym, że cała Polska wie, kim jest, wie jak wygląda i wszyscy się bardzo, bardzo z tego powodu cieszymy. Aha, co chciałem, zwłaszcza, że ja bardzo lubię Janowicza. Co chciałem, bo jak go wszyscy nie lubią, tak go lubię. Ja już tak mam. Ten. Słuchajcie, nie lubię stadnych uczuć takich tych. Na przykład, wszyscy nie lubią Legii, a ja lubię. No. I ten, słuchajcie, poniedziałek gramy ze Stanami Zjednoczonymi, we wtorek gramy z Japonią, a słuchajcie, w środę gramy, no niezły maratonik, nie? A w środę gramy z Włochami. Dobra.
Justyna Kowalczyk, co tydzień wyborczy, sercowe sprawy, ale teraz nie pisze o jakimś swoim nieudanym romansie tym razem, tylko o pracy serca, o skurczach i tak dalej, i tak dalej. I między innymi tu taką mądrą rzecz o tych takich zegarkach na ręce, które się zakłada i one są coraz modniejsze, że ona tutaj pisze, że można mieć tu wszystko wyliczone w tym zegarku i wiedzieć, co ile uderzeń serca, co ile trzeba razy przyspieszyć, a ile razy zwolnić, oczywiście, jeżeli się biegnie według tego rozpiski taki. Ale nic nie zastąpi, żaden zegarek nie zastąpi właśnie woli serca, serca płynącej, której nic nie zastąpi, albo się to ma, albo się nie ma. Słuchajcie, nawet Harry Potter by tego nie wyczarował, mianowicie wyobraźcie sobie, że RPA, czyli jedna z najlepszych drużyn świata, przegrała w rugby w Pucharze Świata z Japonią. I to z Japonią przegrała po dogrywce i to jeszcze po przełożeniu. I Japonia zamiast wykonywać karnego i osiągnąć remis, też historyczny, bo oni do tej pory wszystko przegrywali, wygrali jeden mecz w historii na 24 spotkania, przegrali 21. Niektóre w gigantycznych rozmiarach i są to wyniki tej Japonii. 3-91 z Australią, czy 17, to jest dobre, 17-145 z Nową Zelandią. No oczywiście wiadomo, że to w te pierwsze mecze to tam se niektórzy puszczają, bo to w grupach to jeszcze wszystko się wyrówna. I to są takie trochę jaja, ale tak czy owak jest to kapitalna informacja, że można jest tą zresztą, jak dojdę do przeglądu, to jeszcze o chwilę o tym rugby. Natomiast byłem w piątek na meczu Anglików z Fidżi. Kolega zaprosił na taki pokaz dla gości, sporo rugbystów przyszło i wyobraźcie sobie, oglądałem w tym rugby coś, czego nie byłem świadomy. Mianowicie w rugby już jest powtarzanie sytuacji spornych, żeby mógł obejrzeć je sędzia, czyli takie wideo. No i sędzia co chwila przerywał, co chwila oglądał na wideo, a był wyjątkowo marudny, bo oglądał z 6 powtórek w 8 ujęciach z różnych kamer. W związku z czym to się ciągnęło jak flaki z olejem. No całe szczęście, że poza flakami z olejem to były tam pyszne żeberka, jak to w Mariocie. I bardzo godne białe winko, no zresztą czerwone również. Ale dało radę wytrzymać tylko połówkę, bo ta połówka trwała 3 godziny. No naprawdę tego. No i też tam dali temu Fidżi trochę potem poprzykładać piłkę, żeby się takie Fidżi cieszyło. W końcu Fidżi to angielska wyspa jest i ten. Czyli powiedzmy Anglia gra ze swoją kolonią. Dobra, słuchajcie. Tu jeszcze o tym, że w ten. Co my tu jeszcze mamy? Nic ciekawego, bo tu jest na przykład przez ten. A dobry, kolejny tytuł dobry. Bo te termalika to słoniki i tytuł jest przez ekstraklasę z uniesioną trąbą. A wiecie, że jak ten młodym dziewczętom się kupuje te takie słoniki z uniesioną trąbą i to tak ma symbolizować taką wieczną erekcję. Mówiąc szczerze, wieczna erekcja to grozi wyłącznie obcierkami, o czym każdy praktyk wie dobrze. Słuchajcie, bardzo fajna taka migaweczka jest. Przeprosiny dla żony. Leszek Ojrzyński po meczu ze Śląskiem miał mieszane uczucia. Jego Górnik zawsze wygrał i odbił się od dna. Ale trener tego dnia obchodził 16. rocznicę ślubu i nie mógł jej spędzić z żoną. Chcę ją przeprosić, powiedział na konferencji. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś byłem na meczu pucharowym Legia Panathinaikos. W ostatnim Legia potrzebowała do awansu 2-0. Hadaj krzyczał do ostatniej minuty, dopingujcie, jeszcze 5 minut, jeszcze 3, jeszcze 1 minuta. No i w końcu Czarek Kucharski strzelił na 2-0, więc nie wróciłem do domu, tylko poszedłem w miasto. No i wracam do domu, jakaś trzecia była w nocy. Patrzę, a to stół zastawiony, taki długachny na 5 metrów. Nie wszystko zawsze duże było. No i ten. I zastawione dziesiątki sałatek, jakieś półmisków z jakimiś rzeczami, flaszek. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. Położyłem się spać, co się okazało. To był 24 dzień września. Żona chciała mi zrobić niespodziankę i przygotowała razem z teściową uroczystą kolację. Że jak wrócę z meczu, z pracy, to tego. A ponieważ nie był to jeszcze czas telefonów komórkowych, a ojciec nie wracał ranki i wieczory. W związku z czym kolacja, że tak powiem, poszła się,
na co usłyszałem tylko komentarz następnego dnia rano. Ostatni raz świętowaliśmy rocznicę ślubu. No i całe szczęście, bo żeśmy się za chwilę rozwiedli i jak to się mówi ładnie, nie ma czego świętować. Dobra, słuchajcie, we wszystkich gazetach jest bardzo nieładnie o jego koszcie, że kogoś tam sfaulował. I nagle wszyscy obrażeni, że Koszta fauluje, ale jak dzięki jego waleczności, dzięki jego fantastycznej grze on zrobił właściwie potęgę z Atletico Madryt, to już się nikt nie wspomina, tylko o tym, że jakiegoś gościa kościelnego wsadził mu palec w oko i dał mu jeszcze po twarzy. Przecież napastnicy tak już teraz walczą cały czas, bo inaczej nie dojdą do piłki, do sytuacji strzeleckiej, do piłki i tak dalej. Dobra, Wojciech Kuczok postanowił się zrewanżować na Lechu, znaczy wyżyć na Lechu i pisze tak. Nie żal mi klubu, w którym kibole, nie przychodzą na stadion, bo żal im złotówki odprowadzonej od każdego biletu na pomoc dla uchodźców. Wojciech Kuczok ma taką charakterystyczną dla Gazety Wyborczej nieumiejętność przeliczania. Tak jak to 12 zł, ta godna płaca jest z 3 euro, to jest mniej więcej... 12 zł to jest 1/4 tego, co jest płacą minimalną w Wielkiej Brytanii. A propos tego, czy warto wracać, czy jeszcze nie, tym młodym, to tak samo nie umiem przeliczać każdej złotówki. No, przecież wyraźnie było powiedziane, że na uchodźców ma być 1 euro. 1 euro to jest 4 zł, a nawet dzisiaj 4 zł 21 groszy. Więc jest to 4 razy tyle. To jest po prostu niedokładność i albo takie coś skracanie. Ale jedyne co wymyślił, że no poza tym, że są ci działacze Legii mają zapaść intelektualną, zarząd ma, ale że no i filmem sezonu w Gdyni na próżno szukał arcydzieła, no jak, no reżyser się powiesił, to było podkreślenie arcydzieła, Demony zresztą film, chyba Demony. No więc filmem ze sezonu pozostanie dla mnie wariacki musical Demona Polskie Gówno. A może to wcale nie jest wariacki musical, tylko może jest to absolutnie realistyczny film. No. W każdym razie co do Lecha polityki, że teraz liga się liczy, a nie liczą puchary. Patrzcie, wyszło jak zwykle na odwrót, czyli w pucharach remis, a Wizer klapa. No to a propos tego napisał, a propos tych aspiracji zmienionych Lecha napisał: wolę polskie gówno w polu niż fijołki w Neapolu, jak powiadał tytułowy patriota w wierszyku Tetmajera. No, bardzo erudycja na wysokim poziomie, ale te złośliwości, naprawdę nie każdy musi lubić gości w domu, nie każdy jeszcze nie ma takiego obowiązku, chociaż Unia bardzo chce to wprowadzić, żeby był obowiązek tego, co ona postanowi, a ja na przykład mówię weto. Jak przystało na Polaka, mówię jak w wiekach średnich, wolne nie pozwalam. Czyli często nam się mówi, że liberum veto spowodowało upadek Rzeczypospolitej, natomiast de facto nie spowodowało żadnego upadku Rzeczypospolitej, tylko przez kilkaset lat spowodowało niezwykły rozkwit Rzeczypospolitej i niezwykłe szczęście i demokrację i luz plus, tak? Wystarczy sobie poczytać paska, jak to się wtedy żyło, tak? A i jeszcze zakurla sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Dobra, słuchajcie, nie drażnić Legii, tu sobie lecimy. Rzeczywiście to ciekawie wygląda, jak Lech Poznań jest na samym dnie tabeli. To jest takie trochę, aż trochę zadziwiające, ale mówię tylko dlatego, że 3 miesiące temu byli mistrzami Polski. Ale pamiętacie, co ja mówiłem, że to mieli dywan czerwony rozłożony, przecież ten dywan rozłożony, bo przecież nikt nie chciał im punktów zabierać, to jest oczywiste. Słuchajcie, Aleksander Pryjowicz, kryzys mam już za sobą. To on nawet nie wie, co to jest za sobą. Strzelił na razie facet jedną bramkę w 9 kolejkach. W 9 kolejkach, niech ja się upewnię. Jedną bramkę strzelił w 9. Karol postanowił mnie poprawić. Jedną to strzelił w pucharze z Łęczną kolegą. No i tak to jest. No, ale Karol, czasem masz rację, nie neguję, ale teraz się nie wcinaj. Więc strzelił jedną bramkę w 9,
9 kolejkach i ma kryzys za sobą. Kiedyś to będzie miał kryzys za sobą, jak mu się uda wsiąść po dobrej stronie do samochodu, no. Albo nie wsiąść do autokaru na miejsce, na fotel kierowcy. No. To jest naprawdę nieprzyzwoite aż. Kryzys za sobą, to jakbyś chłopie miał tak jak Nikolicz, 9 bramek na koncie. Dobra. Słuchajcie, o innych wynikach wam nie będę mówił, bo znacie na pamięć. Znacie na pamięć, poza tym, że rzeczywiście kapustka do głowy uderzyła chyba, bo coś Krakowia przestała grać, mimo że ma tego Kadrowicza. Ale idę, szukam jednej wiadomości właściwie takiej zabawnej. Mianowicie, no poza tym, że Totti znowu bramę strzelił, 300, wyobraźcie sobie, 300 bramkę dla Romy. To jest niebywałe, bo ten facet strzelał w 22 kolejnym sezonie w Serie A strzela bramki, więc ten. O, ale tu proszę. A w Niemczech mamy to, co z Lechem. Dramatyczny upadek Borussii Mönchengladbach. Ostatnie miejsca, przecież 0 punktów po 5 kolejkach, a przecież oni grają w Lidze Mistrzów. No, nie? Także to się zdarza, naprawdę. Nie ma, tam też widocznie tabletki pomylili. No. Słuchajcie, no i co miałem wam powiedzieć? O, Koszta psuje futbol. Nie wiem, dlaczego psuje futbol, no powalczył tam raptem i tego. Dobra, w każdym razie dużo jest o West Ham. West Ham wygrywa, to jest w ogóle śmieszna drużyna, bo wygrała już w tym sezonie z Arsenalem na wyjeździe, z Liverpoolem na wyjeździe i teraz wygrała City na wyjeździe. No i bardzo fajny tekst, jeśli chodzi o sportowy, to najlepszy Przemka Rudzkiego tego. No proszę, nudziarz się wyrabia, więc ten. O tym, o Slavenie Biliciu, trenerze, menedżerze, bo takie nazewnictwo jest bardziej aktywne, znaczy pasujące nawet chyba, bo przecież oni tylko handlują piłkarzami, oni ich nie szkolą. No więc o tym chorwackim byłym piłkarzu, który jest taki fajny, bo skończył prawo, studiował prawo i je skończył, gra na gitarze, jakieś koncerty daje i tak dalej, i tak dalej. No i on potrafi jakoś tych swoich piłkarzy pociągnąć, choć oczywiście nie w każdym meczu, bo jest to też i przypomniane gdzie indziej, że na Upton Park przegrali 3-4 z Bournemouth i 1-2 z Leicester, czyli można powiedzieć wygrywając potęgami na wyjazdach, a u siebie, przynajmniej nawet odpadli z pucharów już w fazie wstępnej, co zresztą Przemek opisuje, że w Anglii to nawet tak wolą, żeby poodpadać, bo to jest w ogóle puchary jakby nikomu do niczego niepotrzebne. I teraz tak. O, jest nawet napisane to tak dosyć ładnie. Bilic nie wystartował dobrze, bo kompromitacja West Hamu w europejskich pucharach była co prawda przez sporą część fanów młotów przyjęta z ulgą. Jak to w Anglii? No i dobra, no i tu jest tak. No, że fani go uwielbiają, tego Bilicia. No i on się wzorował i to jest, przypominam, taki trener Harry Redknapp. Ten Harry to miał zawsze słabych piłkarzy, a świetne wyniki robił. I tu jest o tym Redknappie ładne, też ładna historyjka. Anglik nie opowiadał o rywalu w złożonych zdaniach, niezrozumiałych dla piłkarzy w większości prostych facetów. Ten jest szybki, uważajcie, tak charakteryzował zawodników innych drużyn. Wspomina Bilic i też chce uprościć grę. Tak, ten jest szybki, uważajcie, i też tak sądzę, że trzeba, nie? Po zwycięstwie nad City powiedział, nie jesteśmy Realem Madryt. I teraz tak. Kiedy piłkarzom West Hamu zarzucono, że w spotkaniu z Liverpoolem wygranym aż 3-0, zagrali zbyt defensywnie, odparł. Zaparkowaliśmy autobus, ale nie zaciągnęliśmy ręcznego. Autobus przemieszczał się więc tam, gdzie była piłka, co ja nazwałbym fantastyczną defensywą. W Turcji kiedyś po meczu wygłosił przemówienie. Filozofia drużyny, władza dla ludzi. Nie ma tu biednych i bogatych, nie ma podziału klasowego. Staram się dążyć do budowy drużyny socjalistycznej. To jest dobre. I teraz tak. Jest jeszcze hymn West Ham United, przepraszam. No drużyny, która miała kiedyś mistrza świata, takiego Bobby Moore'a na przykład, a teraz no niestety taki, że bardziej się buja bliżej Championship Premier League. No i te, słuchajcie, no jest ten hymn i fragment, jest rzeczywiście przepiękny. Posłuchaj Karol, bo to muzyka, czyli twoje hobby.
Zawsze puszczam mydlane bańki. Piękne mydlane bańki w powietrze lecą wysoko, prawie pod niebo. Tak jak moje marzenia. Znikają i umierają. I trzeba przyznać, że ostatnio tak to wyglądało. No więc to jest wszystko tego. To wszystko jest właśnie takie, jak właśnie kibic siedzi na trybunach i ma te w głowie te mydlane bańki, które się unoszą wysoko, prawie pod niebo. No i wiadomo, jak to nadzieja pęka, jak bańka mydlana, to inny klasyk już. Natomiast Przemek ostatnio też ma właśnie ładne zakończenia i dał jeszcze jeden cytat z Bilicia. Wyznał kiedyś, to przecież nikt inny jak Bilić wyznał kiedyś. To on ma takie zdania ciekawe właśnie, nie takie zdania banalne. To przecież nikt inny jak Bilić wyznał kiedyś. Z całym szacunkiem dla pań, to futbol jest najpiękniejszy na świecie. Z całym szacunkiem dla pań, rzeczywiście muszę się z tą opinią zgodzić. Dobra. I potem to inne sporty już nie będziemy, bo już mnie tutaj poganiają. To będziemy, nie będziemy się tym zajmować. Natomiast na ostatniej stronie, nie wiem czy czuliście wczoraj, jak się ruszają te domy, wszystkie ulice i autobusy. Ten mecz wstrząsnął całym światem. To a propos tej emfazy w tytułach, wstrząsnął całym światem. Nic nie wstrząsnął, bo to był zwykły mecz Japonia RPA, w którym RPA i tak wyjdzie z grupy, Pucharze Świata. Natomiast rzeczywiście była to bardzo, bardzo duża niespodzianka. Warto może było na to zagrać u Buka. Natomiast są jeszcze inne sensacje w sporcie i bardzo ładnie, bardzo miło. Między innymi jak Mike Tyson przegrał, nie dość, że z jakimś frajerem, amatorem, to jeszcze znokautowany w pierwszej sekundzie. Ale jest mecz Anglia-USA 0-1 w roku 1950, kiedy na Mistrzostwach Świata, kiedy Anglia była najlepsza na świecie, a USA najgorsze. I było 0-1. No ale tam Angole, wiadomo, jak tam popłynęli trochę. No nie tylko popłynęli tam, bo to były na innym kontynencie te mistrzostwa, czyli to było wtedy na Marakanie, czyli to było w Brazylii, przepraszam. Bo ten mecz akurat nie na Marakanie. No i jeszcze jest jedna sensacja, muszę przeczytać. 1976 rok, Polska ZSRR 6-4. To był cud na lodzie. Polscy hokeiści w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Świata rozgrywanym w katowickim Spodku wygrali z ZSRR. To była ogromna sensacja, bowiem wcześniej przegraliśmy z najlepszą drużyną świata. Ja, słuchajcie, wszystkie 27 meczów, a w każdym z nich rywale strzelali nam przeciętnie po 10 goli. Przeciętnie po 10 goli. Ja dlatego wówczas tego meczu nie oglądałem, poszedłem spać, bo pomyślałem sobie, znowu będzie 0-20 i znowu będę płakał. I tak straciłem największe sportowe wydarzenie mojej młodości. Także dobra, dzisiaj kończę. Słuchajcie, wczoraj podpisywałem parę godzin książki, mój własny charakter pisma. Możecie zamawiać. Dedykacje wymyślam takie naprawdę od siebie. Hejka, pozdrawiam i do wtorku.